Sam zawodowo przygotowuje zwłoki do pogrzebu w kostnicy. Uważa tę pracę za swój osobisty obowiązek wobec zmarłych i krewnych, za co jej szef po prostu ją uwielbia. Tylko jej chłopak Jack, który czuje formaldehyd od swojej dziewczyny, nie jest zachwycony zawodem Sam. Jej przyjaciółka More rozumie niechęć Jacka do pójścia do łóżka z kimś, kto pachnie śmiercią. Sam odpowiada, że naprawdę lubi swoją pracę i wspomina ciekawostki ze swojej praktyki. Na przykład, gdy martwa kobieta zaczęła wzdychać z powodu nagromadzonych w niej gazów lub o nagłej erekcji zwłok. Podczas zwykłej rejestracji zwłok w kostnicy pojawia się facet ze zmarłym na noszach i przedstawia się jako nowy grabarz Charlie'ego. Następnie szepcze coś do ucha zmarłej kobiecie i wychodzi. Po skończonej pracy Sam podchodzi do Charlie'ego i dowiaduje się, że właśnie podziękował zmarłej za zaszczyt bycia jej eskortą do kostnicy. Celowo przychodzi do pracy w fantazyjnych ubraniach, ponieważ uważa, że zmarli zasługują na taką uwagę. W domu Sam bierze kąpiel z olejkiem lawendowym, aby całkowicie pozbyć się zapachu kostnicy, co podnieca jej chłopaka bardziej niż kiedykolwiek. Jednak w łóżku myśli dziewczyny są zajęte tylko Charlie'em. W kolejnych dniach pracy Sam i nowy kostnica dyskutują o metodach pochówku w różnych czasach i narodach. A kiedy przychodzi do Lorda Nelsona, którego prochy, zmieszane z brandy, marynarze stosowali podczas wszystkich rejsów, Charlie pyta, czy powinna tego spróbować. Na co dziewczyna odpowiada, że mieszka z facetem, który nie lubi próbować nowych rzeczy, a mężczyzna obiecuje oszczędzić swojej partnerce ponurej egzystencji. Przygotowując się do pogrzebu jakiegoś faceta, Sam dowiaduje się, że rodzice Charlie'ego już nie żyją. Sprawcą tragedii był pijany kierowca, który uderzył w ich samochód podczas rodzinnej wycieczki w góry. Będąc na skraju śmierci, mężczyzna szczególnie docenił ludzkie życie i szanuje zmarłych. Na co Sam mówi, że ma znajomą z podobną traumą, ale nikomu nie mówi o swojej zmarłej rodzinie, nawet swojemu chłopakowi. Po tym prawie się całują, ale przerywa im telefon Jacka przypominający, że przyjeżdżają jego rodzice. Dziewczyna pośpiesznie wychodzi. Kiedy Sam wraca, nie może włączyć światła i znajduje płatki śniadaniowe rozsypane na podłodze, tak jak 24 lata temu, kiedy maniak włamał się do ich domu i zadźgał jej mamę na śmierć. A kiedy światła znów się zapalają, okazuje się, że to Jack miał dla niej niespodziankę. Powiedziała swojemu chłopakowi o morderstwie mamy. Dziewczyna zatrzymała więc to konkretne pudełko płatków śniadaniowych, aby być bliżej niej. Następnie oświadcza, że nie jest dla niej odpowiedni i odchodzi. Podczas jednej ze zmian Sam przynosi zwłoki młodego mężczyzny, który nagle okazuje się być Charlie'em. Dziewczyna natychmiast zaczyna szlochać, że był jedynym mężczyzną, który ją rozumiał, a wycierając martwego mężczyznę szmatką, zauważa, że ma erekcję. Następnie podekscytowana Sam sama wspina się na stół, ale w tym momencie przerywa jej huk z sąsiedniego pokoju. A kiedy dziewczyna wraca, martwy mężczyzna w tajemniczy sposób gdzieś zniknął. Nie rozumiejąc niczego, Sam wychodzi na zewnątrz, gdzie nagle wołają Charlie. Ten przeprasza za swój czyn i mówi, że chciał pomóc swojej partnerce. Kobieta jednak go opuszcza. A 2 miesiące później Sam zostaje zwykłą sprzedawczynią w sklepie kosmetycznym, by jak najdalej odejść od tematu śmierci. Wraca do Jacka, organizuje wieczór panieński. A potem nadchodzi dzień ślubu, choć nie wygląda na szczęśliwą. Podczas przysięgi Sam mówi narzeczonemu, że od dzieciństwa była przyzwyczajona do życia bez rodziny, więc Jack jest wszystkim, czego potrzebuje. Mężczyzna z kolei wspomina ich pierwsze spotkanie i miłość od pierwszego wejrzenia. Następnie na ekranie pojawiają się ich wspólne zdjęcia. Nagle wszystko przerywają ujęcia Sama z ciałem Charlie'ego w kostnicy, które widzowie oczywiście biorą za zwłoki. Jednak wkrótce pojawia się sam Charlie, zdeterminowany, by zakłócić ślub dziewczyny. To rozwściecza Jacka, który opuszcza wesele. Charlie po raz pierwszy wyznaje dziewczynie miłość, ale sam go wyśmiewa. Kilka dni później sam pojawia się w biurze Fastmates, aby ubiegać się o pracę. Wkrótce jednak zostaje wyprowadzony przez swoje koleżanki i pokazane zostaje mu nagranie z kostnicy, po którym dziewczynie odmawia się pracy jako byłej skazanej. W rezultacie pojawiają się nawet memy z Sam, w których ludzie, rozpoznając ją, wykrzykują na nią obelgi. Pewnego dnia kupuje więc broń i tropi grabarza, który zrujnował jej życie w miejscu zatrudnienia.
Na muszce Charlie próbuje wmówić dziewczynie, że chciał tylko uratować swoją partnerkę przed ponurą egzystencją i przypomnieć jej, kim jest. Swoim żartem chciał jej zasugerować bliskość śmierci. Dziewczyna posunęła się jednak za daleko, a mężczyzna nie był w stanie jej powstrzymać. W końcu Charlie wyjawia, że wie, jak zmarła matka dziewczynki i jak mały sam próbował pić mleko zmarłej kobiety przez 3 dni, zanim zostali znalezieni. Dziewczynka z kolei mówi, że na początku myślała, że jej mama po prostu mocno uderzyła się w głowę i spędziła 3 dni karmiąc ją śniadaniem z płatków zbożowych i szczotkując jej włosy, czując się z tego powodu całkiem szczęśliwa. Sam oświadcza, że myśli, że jest chora psychicznie i przystawia jej pistolet do głowy. Zapewnia jednak, że jest również gotów umrzeć razem z nią, byle tylko żyć z dziewczyną, którą kocha na zawsze. Ponieważ oboje są dziwni i po prostu muszą być razem. Sam zgadza się z mężczyzną, ale natychmiast strzela mu w brzuch, a on wpada do otwartego grobu. Następnie dziewczyna również dołącza do Charliego. Ona również zgadza się zostać z nim na zawsze. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, nie zapomnij zasubskrybować i polubić kanału. Do zobaczenia wkrótce.